Hello, what's your name? My name is Ann. Could you repeat, please? My name is Ann. Could you repeat, please? Anna. Lesson 2. Metodyka nauki języka angielskiego jest najbardziej rozbudowaną na świecie. Ludzie uczą się w grupach, samodzielnie używając magicznych okularów lub klasycznie, na zajęciach szkolnych. Angielski jest współcześnie językiem internetu, międzynarodowym językiem handlu, hity radiowe śpiewane są głównie po angielsku, a międzynarodowy ruch powietrzny opiera się na komendach angielskich. Czy w takim razie klasyczne zajęcia prowadzone w szkole państwowej z ograniczonymi finansami mogą odnieść skutek i sprostać wymaganiom współczesnego rynku? Gdyby tak zwaną tradycyjną metodę wzbogacić o przygotowanie przedstawienia teatralnego i w ten sposób uczyć dzieci języka? Wtedy może coś by się zmalowało. Przez rok towarzyszyliśmy z kamerą klasie 5 A, przyglądając się ich postępom w nauce. Uczę od 7 lat. Rok w liceum, 2 lata w podstawówce. Za zadanie postawiono im wystawienie fragmentów sztuki na podstawie przygód Tomka Sawyera. Nazywam się Piotr Srebrowski. Jestem prawie aktorem, bo jeszcze muszę napisać pracę magisterską. A w tym całym przedsięwzięciu pełniłem funkcję aktorskiego oka właściwie. Tyle, ile mogłem, pobawiłem się z dzieciakami tak, żeby troszkę łatwiej im ten spektakl przyszedł do zrobienia. Dzieci w ciągu roku poznały treść lektury i podstawy gry aktorskiej, by na koniec spróbować swoich sił w pierwszym przedstawieniu teatralnym w życiu. Po angielsku. Dlaczego Tomek Sawyer? Tomek Sawyer chyba pasuje charakterem do samego zespołu klasowego, prawda? Tomek Sawyer i jego przyjaciel Huck Finn byli chuliganami, a klasa, która przedstawia, no też należy do trudnych klas. I pomyślałem sobie, że może Tomek Sawyer im w jakimś tam stopniu zaimponować, jako taki łobuz właśnie, że się wczują w tą rolę, że im się spodoba to. No i chyba trafiło to do nich. To był mój wybór. Na początku myślałem, że jakiś Szekspirze i w ogóle, ale przecież to bez sensu, przecież to są dzieci małe. Dlatego wybrałem takiego bohatera w ich wieku, który ma zbliżone zainteresowania i problemy, także mi się wydaje, że dzieciom podpasowało to. Na pewno lepiej się z tym będą czuły niż ze Świętoszkiem czy z Poskramianiem Złośnicy. To jest bardzo dobry wybór. Tu się sztuka dzieje! Historia może całkiem adekwatna do tych dzieci. Może nie reżyserem, bo to za dużo powiedziane. Nie? Chyba się dzieci nie da reżyserować do końca. Po prostu mogę tam im jakieś wskazówki powiedzieć. Bardziej się czuję odpowiedzialny za warstwę językową tego całego przedsięwzięcia. Tego może też tej takiej warstwy ich socjalizacji, żeby się tak połączyli w ten zespół, żeby oni w końcu byli klasą razem. Bo tam zawsze był problem z nimi, że oni dzielili się na grupę. Tutaj macie ilustrację z pierwszego wydania Tomka Sawyera. I popatrzcie, jak wyglądał na pierwszych ilustracjach Tomek. Ja ten czarno-biały. No czarno-biały. No. Fajnym dla mnie jest to rozwiązaniem, że mogę sobie na troszkę luzu na tych zajęciach pozwolić, a nie sucha lekcja, kreda, tablica, zeszyt, ćwiczenia. Zobaczymy i wersję musicalową, i wersję filmową, i wersję teatralną. To ta tradycyjna nudzi dzieci. Nudzi dzieci to jest gramatyka plus słówka i klepanie tego w kółko. Chcę w jakiś sposób urozmaicić nauczanie dzieci. I ta metoda mi pomaga w tym. Ja też wtedy nabieram jakby energii, większej jakiejś ochoty pracy, bo nie ma nudy. To nie są same przygody Tomka Sawyera, tylko dużo powstało. Jest na przykład tutaj Tom Sawyer ma już 20 lat, a nie tak jak w książce. W książce ile ma lat? 11. Ile? 11. Ile? 12. Czyli w jakim wieku? W naszym wieku.
Dzisiaj będziemy przyznawali sobie rolę. Osoby, które mają rolę narzuconą z góry, bo wyszło tak, że nikt więcej nie chciał tej roli, żebyśmy się tak podzielili akurat. Prawda? Dzisiaj te osoby, niektóre z tych osób poproszę, żeby przeczytały trochę swoich kwestii. Będziemy troszkę pracowali nad tym. Ale pamiętacie, jak ja wam w szkole na lekcji pokazywałem, jak to jest napisane, prawda? Nie ma problemu z czytaniem tego, nie? No, jak po polsku, nie? Czytamy tak, jak jest napisane. Czytamy tak, jak jest napisane. No dobrze. Teraz poproszę pierwszego kandydata na Toma. Gotowy? Okay, so start, please. I guess so. I didn't go to school today. I'm sorry. I want to eat again. I didn't realize this fence is this big. Oh, I painted the fence. Druga osoba do Toma. Proszę bardzo. Okay, I'm going home. See you later. I'm home. I'm sorry. I won't do it again. I didn't realize this fence is this big. Teraz bym chciał, żeby narrator dał nam swoją próbkę możliwości. It is a hot afternoon. Afternoon. Becky is looking for her friends Tom Sawyer and Huck Finn. Tom never liked school. He liked answers. Adventures. With his friends. With his friends. Nie denerwuj się. Suddenly. Tom had an idea. Okej? Okay? No tym razem troszkę lepiej, prawda? Teraz poproszę ciocię Polly. I'm Polly, I'm here. Proszę bardzo. You didn't go to school again. Tom Sawyer, I want you to paint the fence and you'd rather finish it today. Can you finish playing the fence? Great job, Tom. Now you can go and play. Okej, okay. No teraz było lepiej, prawda? Okay. To tam do kochania mnie odnotowa. Proszę bardzo. They are going into that old house. House! House. Are you in trouble again? Don't go. House. Let's go in. I'm not sure. Maybe they are looking for treasure. Shh. Be quiet in the house. Look, they are digging. Thank you, teraz, tak? Proszę bardzo. No tak. Do you know where the cave is? Follow me. Do you know what's in the box? Wow, it's exciting, but I'm a little scared. Tak, proszę. Where should we take this now? Let's take into the cave. It will be safer there. Okay, panowie, którzy startowali do roli Toma, proszę. U was jeszcze nie mogę jakoś takiej decyzji podjąć jednoznacznej i dlatego u was będzie dogrywka. Siadać panowie. No tutaj Filip niestety no. No to może od twórców głównych ról zacznę, czyli Toma gra Mateusz Tracz. Dziecko ogólnie sprawiające najmniej problemów w tym zespole. Bardzo nieśmiały. Widać to może po tym, jak cicho mówi. Mamy też dwie role kobiece.
jest Becky i ciocia Poli. Becky gra Karolina Justyniarska, jest to osoba nowa w tej klasie, przyszła w tym roku. Myślę, że między innymi dzięki pracy w tym kółku teatralnym, tych zajęciach teatralnych, została zaakceptowana jakoś szybciej przez tą klasę, że została wchłonięta. Masz kłopoty? Ja chcę mi się iść do szkoły. Lepiej iść do domu. Nie iść do domu, chodźmy na lewy. Nie tak, to my chyba iść do domu. Jeżeli chodzi o same zajęcia, to odnalazła się bez problemu. Jedna z aktywniejszych osób. Kto następny? Dobrze, Karolina. Karolina Prokopczyk, odgrywająca rolę cioci Poli. Bardzo dużej przyjemności sprawia jej przebieranie się do przedstawienia. W samej roli też się odnalazła, mi się wydaje. Że próbuję nawet zagrać już, nie tylko powiedzieć tekst. Jest ciocia Poli. Ciocia Tomka jestem. Mamy jeszcze bandytów, czyli Tomka Tomczyka i przepraszam, Dawida Tomczyka i Maćka Zawiszę. No, są największe łobuzy z klasy, takie łobuzy po prostu. Z nimi są problemy natury tego, że gdzieś tam kogoś zbili, a coś tam napluli. Także to są urwisy, z nimi ich trzeba po prostu zdyscyplinować. Tam nie ma jakichś aspołecznych zachowań jeszcze, oni są po prostu łobuzami. Nieraz jest to słodkie, a nieraz jest po prostu bardzo irytujące. I w roli bandytów odnaleźli się super. Dla nich to jest wymarzona rola w tym przedstawieniu. Nikodem Szczerski, Krzysztof Kuropka i Patryk Skręta. Oni odgrywają drugorzędne role przyjaciół Tomka i Haka. Tomek Dawid jest narratorem. Jest przyzwyczajony do takich funkcji, bo jest przewodniczącym klasy. Mi bardzo często na apelach czyta. I tu też będzie sobie czytał. With John. Jestem... Joy. 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 No Joy. Express. Reszta klasy zajmowała się przygotowaniem scenografii, tutaj głównie Filip Scholz, który jest bardzo uzdolniony plastycznie, naprawdę super rysuje, jest głównym autorem scenografii. Studnie. To jest studnia. Nie beczka. Ale i teraz zaczynam. See one. It is hot afternoon. Becky is looking for her friends Tom Sawyer and Huck Finn. Tom never likes school. He likes adventures with his friends. Tom, your owl boy is looking for you. You didn't go to school again. I'm sorry. I won't do it again. Tom started to paint the fence. A boy named Max walked by. I didn't realize this fence is this big. Some other friends saw Max. Hey, hi Max. Hi Tom, what are you doing? I'm painting the fence. Oh, really? Jeszcze nie skończyłem. I agree you must Marble. Tom and Huck followed the man. Where are they going? They are going into the old house. To co? Przeczytaliśmy sobie pierwszy raz na Suburko, tak? Prawda? Tak. No i co? Jak co widzicie, jak wam szło? Ja umiem dobrać swoją rolę. No już myślisz, że umiesz? No łatwo. A co myślisz, że rola to sam tekst? Jak zobaczyłem, czekaj, jak zobaczyłem pierwszą próbę, co myślałem po pierwsze, widzę się srebra. Byłem troszkę zawstydzony tym, co dzieci robią na zajęciach. Dużo do zrobienia. Ale też poczułem takiego kopa energetycznego, że mam wsparcie od Piotrka i
że dzieci też się tak troszkę zdyscyplinują, będą chciały pokazać Piotrowi, że też umieją. Także Piotr dał mi takiego kopa do dalszej pracy. Pan Piotr coś tam opowie, także nie przeszkadzajcie mu za bardzo, dobrze? No. Ja wam powiem tak, po pierwsze, to się musicie nauczyć tekstu, tak, żeby cokolwiek z tym zrobić, nie? A żeby się nauczyć tekstu, to tak, najlepiej... W szkole niestety nie ma warunków, nie ma sali przystosowanej do prowadzenia zajęć teatralnych, nie ma sceny, nie ma jakiegoś zaplecza, które by się przydało. To jest największe wyzwanie, ale... A jak się uczyć tekstu, żeby on wchodził w głowę? Po pierwsze, przeczytać i spróbować powtórzyć sobie. I taka jest sytuacja w większości polskich szkół. Po prostu są braki w wyposażeniu. Jest to też czasochłonne i nie wszystkim się to chce. Po prostu. Żeby pamiętać, kto co po kim mówi. A nie, że ja wiem, co ja mówię, ale nie wiem kiedy. I nie możecie się tego nauczyć tak, żeby mieć w głowę wbitą melodyjkę jakąś, że sobie nauczę się, nie wiem, powiedzmy I guess so, I didn't go to school today. Żeby można by powiedzieć, było powiedzieć to na różne sposoby, że I guess so, I didn't go to school today. Albo I guess so, I didn't get to school today. Cokolwiek, to jest właśnie aktorstwo, że się różne rzeczy na różne sposoby mówi, tak? I robienie spektaklu to naprawdę jest świetna zabawa, ale nauka tekstu jest najnudniejszym i najgorszym etapem tego wszystkiego. Tym się na razie nie przejmujcie, musicie się nauczyć na pamięć. Ja potem do was przyjdę, posłucham was i powiem wam mniej więcej, co dalej robić. I to jest tyle jak na ten etap pracy, tylko wkuć to. No bo jak tego nie zrobicie, to nic nie zrobicie dalej. Będziecie siedzieć tylko i patrzeć, jak koledzy się dobrze bawią, a wy będziecie sobie się nudzić na tych zajęciach. To ja tyle chcę. Macie jakieś pytania? Mimo stałej obecności kamery na zajęciach, to wizyta aktora obudziła w dzieciach prawdziwe zainteresowanie sztuką filmową. Ja w jakim parku nie grał? Nie pamiętam. A miał pan w jakimś horrorze? Jak to jest, że głowa na przykład wybucha w niektórych horrorach? A proszę pana, jak jest takie coś, że bo ja oglądałem taki film Piła i tam było takie coś, że taki ziomek tak leżał zamówiony i taka wieńca do niego, a jak jest, proszę pana, takie coś, że... Że wybucha na przykład samochód albo pociąg. Te potwory to nie są ludzie, to na przykład... Nieanimowane, to jak to się robi? A to no, prawda, to że to do filmu Titanic zbudowano ten statek? No nie biorą te dzieci, że niby ten coś tam robią, coś odrobią. No właśnie, dzieci tam jeszcze robią. Ma brzuch taki, a później już dziecko mają. No, ostatnie pytanie. A te kolory, co na końcu pisze, że oparte na prawdziwych faktach, to są na prawdziwych faktach. No, a Titanic to jest prawdziwy? Każdy film to jest kłamstwo tak naprawdę. Każdy film. Tak. Chyba, że dokument. Nawet M jak miłość. Dobra, koniec pytań. Ja mam właśnie pytań. Pakować się do domu. No z tego, co pamiętam, jak ja byłem dzieckiem, to się zachowywałem podobnie. Także to nic strasznego, nie? Ale no co, dzieciaki rozpierają energia i trudno jest im przez choćby 5 minut skupić się na jednej rzeczy, która ich nie absorbuje. Tu nie o to chodzi, żeby być grzecznym. Tu chodzi o to, żeby być dobrym. Kto ma swój skrypt? Ja. O, Tu nie ma, tak? Chodzi mi o tych, co już dostali, a nie noszą. Dzieci dostały tekst kilka razy, ale trudno było im przyswoić sztukę jego niezapominania. Pierwsze zdanie umiesz, tak? A ile masz w sumie zdań do powiedzenia? Dużo. Co, i myślisz, że nauczysz się teraz? Na za tydzień. Nie, nauczysz się na poniedziałek. Kto jest hakiem? Kamil. Gdzie jest Kamil? Nie ma go jeszcze w szkole. Na przyszły tydzień macie się nauczyć. Na poniedziałek
Wszyscy umieją swoje role, bezdyskusyjnie. Całe! Chyba nie będzie pytań. Możecie mi raz to przeczytać tak szybko? Ja. Żebym ja to usłyszała. Taka próba czytana, co? To dajecie. Oto na razie zaczynam. It is hot afternoon. Becky is looking for her friends Tom Sawyer and Huck Finn. I'm home. You didn't go to school again? I'm sorry, I won't do it again. Tom Sawyer, I want you to paint the fence and you rather finish it today. Please, Tom, let me paint the fence. I give you my new mind. Oh, really? I like that you are my friend and I like you. Thank you, Tom. You are my friend. Look, they are digging. Why are they digging? I'm not sure. Maybe they are looking for treasure. Treasure? Be quiet. We have to be careful. And here is my comic book. I like comic books too. Now you can paint. Thank you. Now everyone is painting. To jest tyle, tak? Razem z wiosną pojawił się pierwszy sukces. Piątej A udało się opanować tekst, a zajęcia nabrały tempa. Nadszedł czas na grę aktorską. No na razie to czytacie, nie? To jest... A to nie może być czytanie. Dlatego musicie umieć tekst. Słuchajcie, czy ktoś z was umie jakąś taką scenę, umiecie, żeby pogadać bez tekstu w ręce, już żeby cokolwiek spróbować, tak? No dobra, no to z tym pierwszą scenę i powiedzcie, co się w tej pierwszej scenie dzieje. Scena pomiędzy Tomem, ciocią i kolegami. Musicie sobie wymyślić coś, co robicie między sobą, co się robi na wagarach. Stoicie pod płotem sobie, chowacie się, żeby nikt was ze szkoły nie zobaczył, że uciekliście. Pod płotem nie da się topić w jeziorze. O, albo siedzicie sobie i się, nie wiem, no co możecie robić, chłopaki? Albo grajcie w łapki. Nie no, w waszym wieku piwa się jeszcze nie pije. Dobra, pijecie sobie lemoniadę. To będziecie pić lemoniadę, ale się nie upijacie lemoniadą, nie, nie, nie. I przychodzi Betty, tak? Betty was szuka, czyli Betty, słuchaj, jak wchodzisz, to ich najpierw nie widzisz. Ty ich szukasz. Wy się chowacie i wy wcale nie widzicie, że ona was szuka. Ona też was zaskakuje, nie? Siedzicie się chowacie, a ty chodzisz, szukasz, nie? Przejęta, no bo ciocia szuka ich. Zaraz dostaną klapsa. It is hot afternoon. Becky is looking for... I ty już, jak on czyta, to ty chodzisz, nie? Chodzisz i szukasz. Tom never liked school. He liked adventures with his friends. Tom and Polly looking for you. No i coś tam, któryś... I didn't know school today. You'd better go home now. Don't go home. Let's go fishing. No, Hag. Tom should go home. Okay, I'll go. I'll see you later. No, to sobie się dzisiaj gadacie tylko tekst. Jeszcze raz wraca. No, to źle. Źle, dobrze. Dużo, dużo lepiej, ale źle. Powiedzcie sobie po polsku to, co gadacie. No, a wy też po polsku odpowiedzcie całą tę scenę. Jest gorące popołudnie. Szukaj, a ty szukasz. Tomka, Cyvera i... Cyvera. Fina. Tomek nigdy nie lubił szkoły. Zawsze lubił przygody ze swoimi przyjaciółmi. Masz kłopoty? Nie chcę mi się iść do szkoły. Lepiej idź do domu. Nie idź do domu, chodźmy na ryby. Nie tak! Tomek ma iść do domu. Tam posuje się. Chcę, żebyś pomalował płot. W ogrodzie. Nie zdawałam sprawy, że to ogrodzenie jest tak duże. Super. Już. A weź powtórz to jeszcze raz bez tekstu. I didn't realize this person is big. O! Już naprawdę lepiej. Lepiej. I zawsze głośniej mów tak, żeby cię słyszeli na końcu sali, nie? Całkiem nieźle. Już po polsku lepiej. Tylko wyjdźcie spod tego stołu, jak ona przyjdzie. I stańcie wszyscy razem, bo jak to się robi teatrzyk, nie? Jakiś coś. To po to, żeby reszta to widziała. Kara. Spod stołu to jest radio.
teatrze wcale nie chodzi o to, żeby przerzucać się tekstami, tylko trzeba stworzyć jakąś sytuację, do której ta rozmowa pasuje, a nie wszyscy siedzimy w kółku i gadamy teksty, tylko naprawdę musimy teraz stworzyć takie sytuacje, które będą usprawiedliwiać tekst, który mówimy. Czas nam się powoli kończy na dzisiaj, dlatego widzicie, liznęliśmy tylko pierwszą scenę, liznęliśmy tylko drugą scenę, ciutkę, a tego tekstu jest dużo, jedne zajęcia nam to zajęło, także czasu jest mało. Przyjdę jeszcze. Przyjdę jeszcze, ale musicie umieć tekst po angielsku tak, żeby razem nim gadać i do tego już go umieć tak, żeby umieć w niego włożyć jakieś emocje. Do kina Lwów idziemy w poniedziałek i we wtorek już zmieramy. Jak widzisz, pierwsze osoby kostiumy mają. Tu jest to wyjście, prawda? Scena jest mniej więcej wielkości tego pola karnego, nie? Czyli tutaj musicie sobie kucnąć. Masz się rozglądać, dojść dotąd. Tak? W momencie jak Dawid kończy czytać, liczysz sobie do trzech i zaczynasz mówić. Dotąd mniej więcej dojdzie. Z Wojtkiem wstajecie i schodzicie. Tak? A ty idziesz na tamtą stronę teraz. Powoli. Powoli. Namalujcie ten płot! Wracaj się tam. A mogę na posłuch? Nie. Nie to, wracamy. Maciek, nie, chodź na boso. No i co? Zjadłeś się. Znowu. Wróć się, niech on to zrobi porządek. Jeszcze raz to Soon Other Friends Watch. Jeszcze raz. No do przodu, jak widziałeś tam troszkę. Problem jest z ruchem na tej scenie, bo nie mogą się połapać. Przede wszystkim problemem jest to, że oni się boją mówić tak naprawdę głośno, pełną piersią. Okay. It's a box. Yes, be quiet. Do you think that's a treasure box? Maybe. Where should we take this now? Let's take it to the cave. It will be safer there. Każde wyjście z dzieciakami na dwór to jest zmienić się po prostu klasa w stado małpi. Będą widziałeś, wieszali się po tej ławce i tak dalej. No. Normalne. Normalne, no. Idę i się wywala. Jesteśmy obcas trzeci poli. Przygotujecie się? Chyba tak. Nie jest to jakieś super pewne, bo zastępstwo do roli Haka zostało wybrane dzisiaj ostatecznie. Haka odgrywał w pierwszej wersji Kamil Huk. No, niestety sprawy rodzinne pokrzyżowały nam plany. No, nie dziwię mu się, no, będąc w wieku 10 lat, też bym wybrał wyjazd do Disneylandu, a nie przedstawienie szkolne. Na jego miejsce wszedł Wojtek Godula. Ty masz czytać rolę Haka, rozumiesz? Później się jej nauczysz na pamięć. No. Na jutro. Do piątej sceny. Do piątej sceny na jutro. No, rolę opanował w ekspresowym tempie. No, dostał rolę tydzień temu. Na dzisiejszych próbach już mylił się tam rzadko w ostatniej scenie, także to już jest bardzo dobrze. Scenografia jest częściowo ukończona, brakuje jeszcze tylko studni. Płot już mamy, rekwizyty typu tam wiaderko i pędzle też już mamy. I największy problem to kostiumy niestety. Szkoła nie jest w stanie sfinansować ani
wypożyczenia kostiumów, ani tym bardziej zakupienia kostiumu. No jedyne co, to dzieci się cieszą na to, że będą na boso występować. Mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie, nie? Jestem jakoś tam dobrej myśli. Ostatnio się ruszyło do przodu, trochę się nauczyli tej roli swojej. No i jest też jakiś efekt, wiesz, na normalnych lekcjach. Wiele osób z tej klasy jest na poziomie sylabizowania po polsku. Czytając po polsku sylabizują. A po angielsku widzę, że czytają może nie tak fajnie, jakbym sobie tego życzył, prawda? Ale że już nie ma tego po sylabie, że już całe słowa ogarniają. Także to jest duży postęp w stosunku do września. Naprawdę językowo również jest duży postęp. Może nie zaskakująco duży, może troszkę mniej niż się spodziewałem, ale jest to ruch w dobrym kierunku. Yes, I have. Come and look. A teraz tak się zachwycz tą pracą, nie? Popatrz, pokaż na ten płot. Great job, Tom! Great job, Tom! Now you can go and play! No. Jeszcze teraz bądź zła na Tomka. A gdzie ta zła? Złość jest, co? Dupnij trochę nawet. Poszli sobie tam, ale no dobrze, to musisz tutaj ćwiczyć. It is hot afternoon. Becky is looking for friends, Tom Sawyer and Huck Finn. Tom never likes school. He likes adventures with his friends. With his friends. Jeszcze raz. With his friends. Od początku jeszcze raz. It is hot after. Max is watching Tom play defense. Suddenly Tom has an idea. Soon other friends saw Max. Now everyone is waiting. Aunt Polly came outside to see the fence. To see the fence. Hey Max, hi Tom. What are you doing? I'm painting the fence. It's really fun. Is it? It seems like fun. I tutaj can I try. I dopiero mówisz co? Jak wszyscy już malują? We like painting the fence, Tom. Thanks for letting us paint. Paint. Dobrze. Ćwicz. Dużo więcej entuzjazmu miałem na początku roku szkolnego. Myślałem, że to jakoś ich zmobilizuje do jakiejś pracy i tak dalej, a dzisiaj uczeń, powiedzmy, tam z klasy, który ma dosyć poważną rolę, powiedział, że umie dwa zdania. A ma tych zdań około 24, także... Nauczyć się tekstu na pamięć było najtrudniejsze dla nich, bo... No tak naprawdę... Co? No przecież dopiero jak się człowiek nauczy tekstu, to może coś z tym zrobić, a oni tekstu mieli no pod koniec. W założeniach moich na ten rok było to, żeby oni przedstawili cokolwiek w języku angielskim i popracowali troszkę z tym angielskim, żeby się z nim oswoili, przestali się bać mówić. To jest cel, powiedzmy, jeżeli chodzi o uczenie, naukę, a drugi cel to jest praca nad ich zachowaniem, jest to... No i tutaj chyba na tym polu największy sukces jest, bo językowo też muszę powiedzieć, że udało się pchnąć trochę klasę do przodu. Przede wszystkim nauczyli się nie wstydzić mówić po angielsku. Nauka poprzez zabawę w teatr, a przy tym wesoło.
You didn't go to school again? I'm sorry, I am going again. Tom Sawyer, I want to paint the fence and you have to finish it today. Tom Sawyer to paint the fence. A boy named Max Wilson. It's a box. Yeah, why? That's a treasure box. Hey! Where should we take this now? Let's take it to the cave. In seconds. I think you are right. Cordero. Widać to w ich zachowaniu, że teraz się jakoś tam wspierają, że mówią, kto teraz ma wejść i tak dalej. Że oni już nauczyli się trochę współpracować razem, że nie jest to każdy sobie już. Cicho, proszę was. Ja muszę usłyszeć, kiedy wchodzę. Pierwsze sceny zaczęły wychodzić po odwiedzinach Piotra Srebrowskiego. Zaczęło się to jakoś kręcić, prawda? Zaczęły dzieci znowu zauważyć, że to jest fajne, że to jest zabawa. W momencie, jak już doszły kostiumy i mogły sobie same te kostiumy przygotować, tworzenie scenografii, no to już było dla nich to fajne, zaczęły się tym bawić znowu. Bo to nie chodzi o to, żeby oni wystawili super sztukę, to chodzi o to, żeby ta klasa zaczęła razem żyć. Jesteśmy w przededniu premiery i zaczynają się schody. Na sali gimnastycznej próba, no nie wypaliła, ale tam był po prostu taki hałas, to kilka klas naraz przedstawienia próbowało swoje. No niestety, dzisiejsza próba poszła na marne. Nie możesz omijać kwestii swoje. Dzieci się zaczynają troszkę bać, mi się wydaje. Tego jak wypadną i zauważył, że znowu jest to jednak mozolna praca, że te próby to w kółko to samo i się już to zaczyna nudzić troszkę. Jeszcze raz, jeszcze raz, jo, jeszcze raz. Mateusz Głośny. Mi się wydaje, że na jutro się zepną, że jeszcze te szybkie dwie poranne próby i że na samym przedstawieniu dadzą się wszystko i że będzie wszystko super. Diabły małe. mogą narozrabiać. Są żywiołowe bardzo. Najbardziej bałem się w sumie tego, że dzieciom może się to nie spodoba, że je to zacznie nudzić szybko. Był taki moment w okolicach stycznia, lutego, że myślałem, że z tego nic nie będzie już. Dzieci miały problemy z opanowaniem roli, też zajęcia zaczęły uciekać, później wycieczki różnego typu i tak to się wszystko rozjeżdżało. I zacząłem mieć właśnie sporo obawy, czy ten projekt w ogóle wypali, ale marzec, kwiecień, maj były naprawdę solidnie przepracowane i widać tego efektu. Słuchajcie, zostały 2,5 godziny do waszego wstępu. Zdążymy zrobić jeszcze jedną ostatnią próbę. Ale na scenie czy to na scenie zrobimy. To poczekamy aż zejdzie. Musicie się dzisiaj zmobilizować i zagrać to tak jak ma być. Bez pomyłek i bez latania po scenie. Pana. Teraz cisza i siadacie. Pana, nie ma niego. Dziecko. Szczerze? Chyba tak. Nie mogę powiedzieć, żeby to był stracony rok. Mam świadomość tego, że klasa się zżyła, że postęp w nauce też języka angielskiego nastąpił. Ja też mam jakiś lepszy kontakt z dziećmi. A śmiało, spróbowałbym jeszcze raz. Jestem zadowolony w jakimś sensie z ich postępów. Widziałeś nadzieję jakąś w tym wszystkim, że to się uda? Jasne. No i wiesz, no.
Niby się udało. Wszystko doszło do finału. Próbują tego, co Piotrek im tam przekazał w trakcie swoich wizyt, dosyć częstych. Także wielkie dla niego podziękowania za to, że mu się chciało. To niezłe doświadczenie dla dzieciaków. Nie są w stanie sobie wyobrazić tego, że na scenie tworzy się iluzję w jakiś sposób. A to jest potrzebne do tego, żeby zagrać. Po 9 miesiącach przygotowań, mimo problemów z nagłośnieniem i oświetleniem sceny, dzieciom udało się zaprezentować swoje przedstawienie. I zrobiły to po angielsku. It is sought after. Becky is looking for friends Tom Sawyer and Huck Finn. Tom never likes school. He likes adventures with his friends. Max is watching Tom paint the fence. Suddenly, Tom has an idea. Tom, let me paint the fence. I give you my remote. Two other friends of Max. Now everyone is painting. Yes. Parę osób, które bierze w tym udział, które starają się grać, którzy nie tylko powiedzieć swoją kwestię, ale zagrać. Piotrka wskazówki szczególnie cenne są, jeżeli chodzi o ruch na scenie, jak mają się poruszać. Widzę, że to im się udało. That moment is nothing into words. On their way through town, Becky saw something. The most different types, well, one is taller than three. You better look at this. Hey, German man. Come on, let's hide and get to the cave. Don't you think we should tell the police? Right, let's go to the police after we know the place. We just want to put the place first. Okay, I think you are right. No spoko było. A to widać? Widać. Ale wszyscy zeszli, ja tylko. Ja? Będzie z tego film robił. No jakiś chyba zrobimy. Bardziej się tutaj liczy ten... ta terapia teatrem, a nie efekt końcowy tak naprawdę, nie? Kiedy dzieciaki mają zrobić coś, czego jeszcze nigdy w życiu nie zrobiły, no to jeżeli to jest rzecz pozytywna, to warto im to wkręcić i się z nimi w to pobawić. Trzeba te dzieci jakoś wyciągać, żeby dawać im coś od siebie, żeby one mogły dać. Żeby były jakieś efekty w naszej pracy, musimy się naprawdę do tego wkręcić. Zachowanie dzieciaków na próbie. Spoko! Przecież dało się je uspokoić na przykład, kiedy za bardzo szalały. Koniec! Pan nauczyciel nie da sobie w kaszę dmuchać, dzieciaki. Można by tak odnieść wrażenie, że jestem wściekły, że to nie wychodzi, że mnie to miota. Ale to też jest taki mój wygląd dla nich też, moje zachowanie dla nich, bo oni się czuli troszkę tacy, że jest jednak coś do zrobienia, że jest jeszcze źle, że jest słabo, że muszą pracować, nie? A tak naprawdę to ja jestem zadowolony z tego, co oni robią. Nie? W końcu zajęcia teatralne, też muszę coś zagrać. Dla 5 A to już koniec przygody z Tomkiem Sawyerem i malowaniem, ale na pewno nie z językiem angielskim. Kto wie, może jest to początek prawdziwej przygody z teatrem? Jasne? Tak. Macie iść ładnie i równo, dzieci, na były Hawaje. Przyjdziesz równo, kurotka? Działa? Nie działa, zostaw. Podaję nam jedynki! Daję wam jedynki? Ale podobają wam się zajęcia? No. Tak? Jak tam nastroje dzisiaj? To będzie dobrze. To będzie wtedy? To będzie strój. Jak widać. You know what, Max? What? Painting is fun. Really? It seems so. What? Painting is fun.